Chciałbym się dziś podzielić słowem, które jest zawarte w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. W 8 rozdziale, pierwsze 9 wersetów. Wiecie, zastanawiam się i zadam sobie pytanie, jakie jest moją ofiarnością. I czym dla mnie Słowo Boże? Czy to Słowo Boże przyjmuje i wykonuję to Słowo Boże, czy tylko znam Słowo Boże? Wiecie, apostoł Paweł napisał do Koryntian, ale pisze o innych ludziach, pisze o innym kościele. I w drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w 1-9 wersecie napisał takie słowa. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazana zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawili na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się na zwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad mocność samorzutnie, usilnym naleganie dopraszają się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali najpierw siebie Panu, a potem im nam za wolą Bożą. Także uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też i dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak wy wszyscy się wyróżniacie w wierze, w słowie, w poznawaniu, we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności i dobroczynnie się wyróżniacie. Nie mówię tego, jakbym wydawał rozkazy, ale pragnę na tle gorliwości innej wypróbować tę szczerość waszej miłości, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, stał się nas ubogim, abyście jego ubóstwem ubogaceni zostali. Wiecie, apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie, chociaż to był pierwszy zbór, który odpowiedział na apel niesienia pomocy zborowi w Jerozolimie. Wiecie, ale chcę im przekazać, poinformować im. Mówi, oznajmiam wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana Kościołowi w Macedonii. Wiecie, gdyż tam jest słowo, apostoł Paweł nam i im objawia odpowiedzialność chrześcijan w zakresie niesienia pomocy wzajemnej. I to się przebija przez całe Słowo Boże. Słowo Boże zachęca nas, mówi, miejcie starania jedni o drugich. Ponieważ jest to Boża zasada życia chrześcijańskiego oraz klucz, kochani, do życia w mocy Bożej po to, aby sprostać wezwaniom naszych dzisiejszych czasów. I są to wskazówki dla Kościoła, który żyje w dzisiejszym czasie. Wiecie, Słowo pokazuje nam, jak działa miłość Boża. I czytamy to w całym Słowie Bożym, jak Bóg działa, czym nas obdarzył, czym dla nas jest. Wiecie, Bóg jest hojny w dawaniu. Powiedział, że to wszystko, co jest moje, co stworzyłem na tym świecie, oddaję do waszej dyspozycji. Wiecie, tylko człowiek musi sobie uświadomić, że to wszystko, co go otacza, z czego korzysta, jest Boże. A Bóg mu to ofiarował. Ofiarował mu to z miłości i chce tę cechę miłości Bóg sprzeciw nas wszystkich. Miłość do ludzi. Mówimy o ewangelizacji, mówimy o modlitwach. Kochani, czy to działa? Jak uważamy? Komu łatwiej się dzielić tym, co ma dużo, czy tym, co mają mało? Powiem wam, nie zawsze najbogatsi ludzie są najbardziej szczodrymi ludźmi. Często ludzie najbiedniejsi są naprawdę szczodrymi ludźmi. Jak mówi powiedzenie, że biedni pomagają biednym, ponieważ tylko tacy ludzie wiedzą, czym jest ubóstwo. Ponieważ syty nie zrozumie głodnego. Wiecie, i w tym coś jest. Ponieważ wracając do tego słowa, któreśmy przeczytali przed chwilą, apostoł Paweł mówił o ofiarności, wskazując na zbory macedońskie. Jacy to byli ludzie, których Pan Jezus okazał taką łaskę, że mogli uczestniczyć w zbiórce dla ubogich wierzących w Jerozolimie. Wiecie, zbory macedońskie przechodziły liczne utrapienia w swym życiu. Ale pomimo tego, co przechodziły, bije od nich niezwykła radość. Są przykładem tego, co apostoł Piotr powiedział kiedyś, chyba w pierwszym liście, gdy pisze do wierzących, mówi, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywać się różnorodnymi doświadczeniami. Piotr mówi, kochani, niechaj w waszym życiu
panuje radość, mimo tego wszystkiego, co przechodzicie. Dlatego apostoł Paweł tą radość widział w Macedończykach. Można by powiedzieć, że ich serca, myśli były gdzie indziej. Ta radość połączona ze skrajnym ubóstwem, biedą, wiecie, wydała owoc. Dla mnie, jak czytam to Słowo Boże, zawsze dla mnie jest zaskoczeniem. Wracam cały czas do tego, że ta skrajne ubóstwo, bo skrajne ubóstwo to jest bieda, że ta bieda wydała owoc. Wiecie, żyją w biedzie, ale to przerodzi się na zwyczajne bogactwo i ofiarności, coś niespotykanego. Chcą się dzielić tym, co ledwo im starczy. Zadajmy sobie pytanie. Jak to pogodzić z Kościołem dzisiejszych czasów? Kościołem bogatym, Kościołem zapatrzonym w siebie, a słowami Pana Jezusa Chrystusa z objawienia Jana 3,17, gdy Pan Jezus mówi, wskazują na chrześcijaństwo dzisiejszych czasów ostatecznych. On mówi, ty mówisz, bowiem jestem bogaty, zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Wiecie, co Pan Jezus mówi? Ty mówisz. To jest twoja opinia. To są twoje odczucia. A ja mówię, że nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz, biedak, ślepy i goły w dobra duchowe. Jest to pańska opinia. Jako ludzie wierzący, zamiast darować światu tak, tego, co świat potrzebuje, wskazanie drogi do Chrystusa, w coraz większym stopniu zostajemy wciągani w działalności tego świata. Gubimy się w świeckich rzeczach i jesteśmy w ciągłej pogoni za dobrami tego świata. Jest to smutne. Przy tym sami siebie oszukujemy, że wszystko w naszym życiu jest dobre. Kogo może dziwić, że prawdziwi chrześcijanie tracą Bożą orientację i pozwalają, aby różne lęki tego świata udzielały im się? Boimy się. Boimy się o swoją pracę, o swoje zdrowie, o swoje życie. Normalnie boimy się. Wiecie, przyczyna tkwi w tym, że coraz bardziej oduczamy się żyć w mocy Bożej, danej nam do dyspozycji przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiecie, Słowo Boże mówi, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić ogniste pociski złego. Co to są za te ogniste pociski złego? To jest ten, który cały czas mówi, ten ma lepsze auto, ten ma lepiej dom urządzony, ten ma to, ten ma to, ten ma to, a ty? Więc gdy czytam też Słowo Boże i czytam trzeci werset i świadectwo apostoła Pawła o zborze w Macedonii, Paweł mówi, mogę to zaświadczyć, okazali gotowość dzielenia się tym, co mają. Mówi, mało tego, nikt od nich tego nie wymagał. A jednak oni sami prosili nas, by mogli uczestniczyć w tym dziele miłosierdzia. Wiecie, jestem świadomy, że są chrześcijanie, którzy mogą na te słowa się oburzyć i mają pełne prawo. Wiecie, tacy już byli, są i będą. Wiecie, wtedy człowiek zadaje sobie dwa pytania i pyta samego siebie. Jak mogę się dzielić tym, czego sam nie mam? A drugie pytanie się rodzi, a kto mi da, jak mi zabraknie? To są czysto ludzkie, bo ja to przeżyłem, ja to wiem z własnego doświadczenia. Dwa pytania się rodzą. Kto mi da? Wiecie, boimy się. Strach ten jest powiązany z niewiarą w Boże Słowo. A czy oni się bali? Nie. Wiecie, trzeba zastanowić się, co było ich motorem takiej hojności. Co ich tak napędzało? I są takie dwa wersety, takie kluczowe. Jeden z kluczowych wersetów pozwala nam spojrzeć na motywację ich w tym działaniu. Przeczytajcie piąty werset. Oddawali najpierw siebie Panu, a potem nam za wolą Bożą. Kochani, wszystko to działo się z wolą Bożą. Taka ofiarność daje tylko szczera miłość do Pana Jezusa Chrystusa i Bożego ludu. Dlatego, gdy czytamy psalm, czwarty psalm, dziewiąty werset, tam jest postrzeżenie psalmisty. Mówi, człowiek, który żyje w przepychu, tego nie zrozumie. I naprawdę wierzącym ciężko zrozumieć tą ich hojność. Ale trzeba znaleźć motywację tego.
Oni najpierw oddawali się Panu. Kochani, żaden, zapamiętajmy, żaden dar nie sprawdziwy, jeśli wraz z nim dawca nie daje części samego siebie. Daje to od serca. Dlatego te dary są najwyższego rodzaju. Są to dary miłości, a nie obowiązku. Kochani, to są dary miłości, a nie obowiązku, że ja coś muszę dać, bo do czegoś jestem zobowiązany. Wiecie, oni to pojęli i przyjęli, nie umysłem, ale sercem. Byli przejęci treścią słowa, które do nich przemówiło i uderzyło w czuły punkt. Przeczytajcie teraz werset 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty stał się dla nas ubogim, abyśmy Jego ubóstwem ubogaceni zostali. Są dwa wersety. Kochani, które uderzyły ich w serce. My czytamy Słowo Boże pobieżnie. Nawet czasami się nie zastanawiamy, bo ja to Słowo czytam bardzo dużo razy, tak przychodziłem po to. Ale w pewnym miejscu zastanowiłem się, jak można być biedny i można się dzielić. Przecież biedny potrzebuje pomocy. Wiecie, apostoł Paweł podaje nam przykład ofiarności Pana Jezusa Chrystusa. I teraz trzeba popatrzeć na inną ofiarność. Wiecie, według niego ofiara nie zaczęła się na krzyżu, ale została rozpoczęta w niebie, gdy Pan Jezus zrezygnował z chwały i postanowił przyjść na ziemię. Wiecie, gdy te słowa dotrze do naszej świadomości i pojmiemy to sercem, wtedy naprawdę zrozumiemy ogrom dzieła Jezusa Chrystusa. To, co zrozumieli Macedończycy, apostoł Paweł chciał przekazać Koryntianom i nam, czytającym ten list dzisiaj. Apostoł Paweł rzuca wezwanie. Chrystus dał wam wszystko. A wy? Czy mając przed sobą tak ogromny przykład szczodrości, możecie zostać skąpcami? Wiecie, tu nie chodzi o dobra materialne, ale te duchowe, które posiadamy. Bo każdy myśli, że pieniądze jest wszystko. Nie, tu chodzi o dobra duchowe, które nam posiadamy, o dary duchowe, które mamy. Oddawali najpierw siebie Panu, a potem i nam. Wiecie, apostoł Paweł cały czas podkreśla, dla was Chrystus stał się ubogim, abyście mogli korzystać z Jego wiecznych bogactw. Tego samego Pan oczekuje od swoich naśladowców, jako dowodu działającego nas Ducha Świętego. On od nas oczekuje, kochani, darów duchowych, to czym nas obdarzył. Wiecie, dary łaski, zbawienie, Królestwo Niebios, to wszystko, czym maliśmy, jest wiecznym naszym bogactwem. To mamy i tego nam nikt nie zabierze. Tego nam nikt nie zabierze. To otrzymaliśmy, wiecie za co? W zamian za nasze grzechy, bunt, nieposłuszeństwo, egoizm i chciwość. Pan Jezus powiedział, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Ktoś myśli, że tylko pieniądz jest chciwość. Nie, on mówi, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Dlatego, że nie od otoczności dóbr zależy czyjeś życie. Wiecie, mocne słowa. Ofiarność, kontrakciwość. Dlaczego to jest tak ważne? Wiecie, bo wszelka chciwość zamknie każde serce. Aby nie tylko dzielić się sobą i tym, co posiada, ale nie tylko to. Otwórzmy swoje serce na potrzeby materialne, a przekonamy się, jak szybko poprowadzi nas drogą dalającą nas od Jezusa Chrystusa i od ludzi nas otaczających. Teraz wam powiem świadectwo na fakcie. Spotyka się dwóch wierzących, 25 lat, jak nie więcej, w wierze. Zastanowił mnie tylko jedno, powiem tą rozwagę, ale zastanowił mnie jedno pytanie. Wiecie, rozmawiają dwie osoby. Jedna drugiej się pyta, czy pracujesz, czy jeszcze pracujesz, czy jesteś na emeryturze. Wiecie, i słyszę taką odpowiedź, nie, nie pracuję. No to tamta zaproponowała jej pracę, mówi, mam pracę, możesz wyjechać na zachód, mam pracę dla ciebie. Wiecie, i słyszę odpowiedź, nie mam dość. I słyszała, i usłyszeliśmy takie słowa. Co to znaczy masz dość? Wiecie, zastanowiło mnie to pytanie. Gdzie jest granica naszych potrzeb? Gdzie jest granica naszych potrzeb? A gdzie jest granica świeckiego życia? Co to znaczy masz dość? 25 lat wierzy.
Można zostawić dom, można zostawić wszystko, można zostawić rodzinę, można zostawić wszystko i wyjechać. Wiecie, często się zdarza, że człowiek, nawet wierzący, przez swą zachłanność zatracił granice rozsądku i w pogoni za bogactwem. Słowo Boże nazywa to, wiecie jak? Chciwością. Apostoł Paweł pisze do Kolosan 3:5. Umartwiajcie to, co w waszych członkach ziemskiego. Złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Siły demoniczne prowadzą do tego, że pragnienie koni bogactwa i dążenia do niego za wszelką cenę ludzi zniewala. Idziemy w jarzmo światowych potrzeb. Myślicie, że to tylko jest dla niewierzących? Masz cały czas w głowie jedną myśl. Przewija się jedno słowo. Więcej. Można by powiedzieć, że chciwość jest jak pijawka, która wysyca z siebie krew, a której zawsze jest mało, mało, mało i mało. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza w 6 rozdziale 9 wersecie, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła i liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Ponieważ człowiek, kochani, pochłonięty gromadzeniem dóbr, nie patrzy na swoje życie z perspektywy wieczności, ale swoje spełnienie szuka tutaj w swoim majątku. Żona Lota patrzyła i polegała na tym, co zostawia w Sodomie i została tam. I tak jest za naszych dni. Jedni pójdą za bogactwem, inni za Jezusem Chrystusem. I nie łudźmy się, bo tak mówi Słowo Boże. A ponieważ bogactwem chrześcijan jest wiara i miłość, podążanie za Jezusem Chrystusem, więc Bóg obdarzył nas wszystkim, kochani, teraz wam powiem, co pisze Słowo Boże, to Efezjan 1:3. Bóg Ojciec błogosławił was w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem nieba. Wybrał was, przeznaczył dla siebie do synostwa swego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oraz zapieczętował Duchem Świętym. Ale popatrzmy na życie apostoła Pawła, gdy pisze list do Filipian, to jest 4 rozdział, 10-13 werset. Ktoś powie, ja nie jestem apostołem Pawłem. Nie jestem. Ale on pokazał, jak on żył. List do Filipian, 4 rozdział. Wiecie, co jakie słowa napisał? A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Ale nie mówię z tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować, jak i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. W 10 dziękuję, że za pomogę to otrzymał. W 11 oznajmia, nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Ale nie mówię z tego z niedostatku. Też umiem się ograniczyć do tego, co posiadam. A to wszystko mogę w tym, którym mnie wzmacnia. Wiecie, kluczem do zadowolenia jest uświadomienie sobie, że Bóg w obecnej sytuacji dał ci wszystko, co jest potrzebne do dalszego zwycięskiego życia. I z tym się musimy pogodzić. Tylko trzeba się nauczyć polegać na Nim, wierzyć w Niego oraz ufać Mu. Gdy Słowo Boże mówi, gdyż On stał się dla was ubogim. Pomyśl. Pomyśl najpierw o pozycji Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Jego przyjściem na ten świat. Tego, czego byli świadomi Macedończycy. Będąc bogaty. Wiecie, cały wszechświat należał do Niego. Wystarczyło jedno słowo, by powstał nowy świat. I wszystko, co na nim żyje. A psalmista pisze, stwierdzając, Pańska jest ziemia i to, co nas napełnia. Wiecie, a Bóg pyta, a co mi chcesz ofiarować? Dlatego ten apostoł Paweł pisze do Kolosan. W 1 rozdziale 16-17 wersecie stwierdza, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, to jest na ziemi, w niebie, rzeczy widzialne, niewidzialne,
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Cały czas patrzymy na ofiarę Jezusa Chrystusa i cały czas On mówi, że On nam dał wszystko. Wiecie, apostoł Paweł stwierdza słusznie dzieło Chrystusa. Mówi, dla Niego i przez Niego jest wszystko stworzone. Jako stwórcy wszystkiego. I Paweł znowu powtarza, on był bogaty w chwały. I mówi, pomyśl o niezliczonych zastępach aniołów, którzy przed nim w uwielbieniu padają, aby oddać mu chłop. A Duch Boży w Biblii daje nam do tego wgląd. Wiecie, gdy czytam słowo z Izajasza 6 rozdziału, 1 i 13 werset, co prorok Izajasz widział, mówi, Panie, widziałem Ciebie siedzący na tronie, wysoki wyniosłem, a kraj Twojej szaty wypełnia świątynię. Jego orszak stanowił serafi, wołały jeden do drugiego. Święty, święty jest Pan zastępów, pełna ziemia chwały Jego. I zaczęły się progi w posadach od tego potężnego głosu i rzekłem, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam się ludzi nieczystych warg, gdyż oczy moje widziały króla zastępów. Kochani, to jest Pan. A przed nim stanął prorok. Gdy to wszystko zobaczył, mówi, Panie, to co zapisał Dawid, czym jest człowiek, że Ty o nim pamiętasz? Chodźcie, jakie ludzkie słowo może opisać Jego miłość, którą panuje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym? A gdy czytamy Ewangelię według świętego Jana w 17 rozdziale, w 26 wersecie, Pan Jezus modlił się. Modli się o nas. Aby miłość, którą mnie umiłowałeś w nich, była ja w nich. Kochani, On jest i był umiłowany przez wszystkie zastępy niebieskie. A przychodząc na ziemię, stał się ubogim. Wiecie, ktoś powiedział o Kościele Chrystusowym. To z tego, że Chrystus, będąc na ziemi, był ubogim. Ale najważniejsze, żeby Kościół był bogaty. W jakie dobra? Materialne. Powiedzcie, jak to słowo brzmi do majestatu Jego? Był bogaty, a jednak dla nas stał się biedny. Wyobraźcie sobie, jak zastygło niebo, na wieży, że Pan Jezus Chrystus złożył swą chwałę i idzie na ziemię odkupić człowieka. My to widzimy, my to czytamy. Jak zastępy aniołów towarzyszyły temu, co się narodził, gdy narodził się Zbawiciel, wykrzykując z obecności pasterzy Betlejem, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi ludziom, których Bóg ma upodobanie. Oto Król Królów, na którego barka spoczywał cały wszechświat, przez którego wszystko się utrzymuje, przyszedł na ziemię, aby urodzić się w żłobie. Żadnego promienia chwały nie widać wokół Niego. Kochani, nikt nie był tak biedny. A to jest ten, który może wytyczył granice, mówi, nie przekroczycie tych granic. To jest ten, który grzeszników daje zbawienie, że mogą pić ze źródła życia. A zarazem to jest ten, który mówi, ptaki mają swoje gniazda, lisy mają swoje nory, a ja nie mam miejsca, gdzie bym mógł swoją głowę położyć. Przedtem czczono Go, śpiewając Mu pieśń na chwały w niebie, unosił się uwielbienie dla Niego. Teraz był nagi, obdarty ze swej chwały. Został przybity do krzyża, aby poniósł śmierć. Jakby było tego mało, został pobity, a idąc drogą na śmierć, był wyszydzany. Opuszczony, mąż boleści. Wiecie, to jest ten sam, o którym Jan Chrzciciel powiedział, nie jestem godzien rozwiązać sandałów rzemyków Jego. Kto z Was potrafi ocenić tą różnicę między tronem a krzyżem? Apostoł Paweł oznajmia, on był bogaty, a stał się dla Was ubogim. Wiecie, zadaliśmy sobie kiedyś to pytanie, dlaczego to się stało? Wiecie, ja tego pytania nie zadawałem, ale czytając te słowo, wtedy tak przyszło. Nigdy sobie nie dawałem tego pytania. Wiecie, bo to słowo jest skierowane do naszej świadomości, do świadomości wierzących ludzi. Dla was stał się biedny, abyście jego bogactwo ubogaceni zostali. Słowo Boże mówi, to on dał nam oczy, abyśmy widzieli to, co dla nas uczynił. Czy tego nie widzimy? A może tak rzadko spoglądamy na niego. Dał mi język, abym mówił. Cały czas nawołujemy, głoście Ewangelię, głoście ludziom.
On dał mi Tobie nowe życie. Wiecie, i chce tylko to życie wypełnić. A jak mało mu na to pozwalamy. On dał mi nowe życie, nowe serce. Aby Jego miłość mogła przepływać dla innych. Wiecie, jak wiele rzeczy kocha moje i Twoje serce. Komu się oddaje? I znowu On stał się ubogi. Abyśmy w naszych sercach mieli źródło życia, które nigdy nie wysycha, bo zajął to Duch Święty. A w życiu wierzącego to bogactwa łaski jeszcze bardziej obfitowały. Płynie na strumień wody żywej. Żyjemy. Ten świat nie żyje, ale my żyjemy. Jesteśmy bogaci w obietnicy, z której każda zapieczętowana Jego krwią. Są to obietnice nie do podważenia. Zapamiętajmy, kochani, one są nasze, jeśli w nie wierzymy. Bo tak powiedział nasz Pan. Ale jest inna sprawa, czy my w to wierzymy. Czy my w to wierzymy, że przez Jego ubóstwo zostaliśmy ubogaceni? Wiecie, jest to Boża odpowiedź na nędzę tego świata. A ten fakt przepełni całe nasze życie. Że teraz nie należymy już do siebie, lecz moje serce, myśli, czyny należą do Jezusa Chrystusa. Wtedy, kochani, oddamy się Mu całkowicie. Wtedy też przyjdzie nam łatwiej pojąć słowa apostoła Pawła, gdy mówi o ludziach z kościoła w Macedonii. Oddawali siebie najpierw Panu. Wiecie, wtedy zrozumiemy, co jest najważniejsze w naszym życiu. Bo właśnie dla nich i dla nas Chrystus, będąc bogaty, całkiem ubogim, byśmy Jego ubóstwem ubogacenie zostali. Także ich skrajne ubóstwo materialne przerodziło się na nadzwyczajne bogactwo duchowe. Jak uważamy, kochani? Czy Pan chce naszych pieniędzy? Jeśli tak uważacie, to jesteście w błędzie. Wiecie, On chce naszych serc. A przez hojność dawania siebie, swoich zasobów, widzi, jakie serce każdego z nas. To jest bardzo proste. Chce mieć Twoje serce. A przez to, jak czynisz, jak żyjesz, znam Twoje serce. Zastanów się, co masz, czego byś od Niego nie otrzymał. Po pierwsze, należymy do Niego i to, co posiadamy, jest nam dane na kredyt od Niego. Wiecie, Job to bardzo dobrze pojął. Job był bardzo bogatym człowiekiem i w jednej chwili stracił cały swój majątek. Pierwsza Joba, pierwszy rozdział, 21 werset, on stwierdził: nagi wyszedłem z łona matki moje i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Zapamiętajmy, kochani, że my nagi stąd nie odejdziemy. Jesteśmy obleczeni w Jego zbawienie. Ludzie z tego świata mogą nas odejść, ale my nie, bo my jesteśmy obleczeni w Jego zbawienie. Po drugie, musimy w sercu swoim podjąć zasadniczą decyzję. Komu chcę służyć? Sobie czy Panu? Ponieważ Słowo Boże mówi, że nie można dwom Panom służyć. Wiecie, dawanie, dzielenie się tym, co mamy, z naszymi zasobami, jest postrzegane Słowo Boże jako dowód miłości. Wiecie, bo mój Pan dał mi to wszystko z miłości. To, co mam, dał mi wszystko z miłości. Dał mi rodzinę, dał mi dzieci. To wszystko z Jego miłości. Dlatego my dzielimy się tym, co my od Pana otrzymujemy, a dajmy po to, aby pomagać innym w potrzebach, rozszerzać Królestwo Boże na potrzeby Kościoła, a przez to gromadzimy sobie skarb w niebie, ucząc się bojaźni Bożej. Wiecie, dawanie pogłębia nasze oddanie Bogu przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy Bóg zsyła obfitość, a zsyła obfitość różnym ludziom, to po to, abyśmy mogli, aby się mogli tym dzielić.
Dlatego apostoł Paweł daje przykład Koryntianom i napisał, że wierzący mogą dawać hojnie lub skąpo. Mówi, jak uważacie? Możecie dawać, możecie nie dawać. To jest, to już od was zależy. Wiecie co? Ale to zależy od hojności naszego serca. Bo zdaję sobie sprawę, jakim zostało obdarzone miłością. Przykład rolnika. Rolnik ile zasieje, tyle zbierze. Zasieje mało, zbierze mało. Zasieje dużo, zbierze dużo. Ale powiecie, że my nie jesteśmy rolnikami. Wiecie, tak więc dla wierzących ofiarność nie jest stratą, lecz formą oszczędności, która przynosi w rezultacie poważne korzyści tym, którzy dają. Wiecie, co słowo pisze? Błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Wiecie, to jest wbrew zasadom tego świata. Bo szczęśliwy w tym świecie jest ten, kto bierze, a nie daje. Ale Boże słowo jest inne. Wiecie, i w tym wszystkim chodzi, i w tym wszystkim nie chodzi o przymus. Nie, kochani, nie chodzi o żaden przymus. Ale o jakość naszych serc, pragnień i motywacji. Wiecie, uboga wdowa dała niewiele w porównaniu z innymi, lecz w Bożych oczach było to dużo. Ze względu na proporcje jej ofiarności i niecałkowite oddanie się Bogu. Wiecie, Słowo Boże daje dobrą radę, ucząc nas. Wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Nie próbujcie w własnych oczach się usprawiedliwiać. Mam tylko tyle, że ledwo mi starcza. Bo wtedy okłamujecie siebie i Boga. Wiecie, to są myśli światowe. To jest bojaźń przed biedą. To jest niewiara w Boże zapewnienie i poleganie na siebie. Trzy rzeczy. Jeśli wam taka myśl przejdzie przez głowę, to okłamujecie Boga. Boicie się biedy. Nie wierzycie w Boże zapewnienia i polegacie tylko na siebie. Powiecie, czy te myśli mogą towarzyszyć wierzącemu człowiekowi, który ufa Chrystusowi? No nie. Wiecie, Słowo Boże mówi. Pan Jezus Chrystus obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. 2 Koryntian 9:8. A Bóg ma moc udzielić wam oficie Jego wielkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem oficie, pod dostatkiem obfitowali we wszelkie dobre uczynki. Gdy czytamy psalm Dawidowy, 37 psalm, Dawid w pierwszym wersecie napisał takie słowa. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy Twoje serce. Bardzo proste. Wierz Panu, ufaj Mu, raduj się z Nim, a da Ci wszystko, co życzy Twoje serce. Choćbyś się potknął, mówi, nie przewrócisz się, gdyż Pan podtrzyma Cię swoją ręką. I nagle mówi tak, byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzący chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Dawid to przeżył. Opisał to. Wiecie, kończąc. Bo prawdziwie wolnymi są ci, którzy uwolnili się od rzeczy tego świata. I mają pewność, że Pan Jezus Chrystus nigdy ich nie opuści. Ci ludzie są wolni, szczęśliwi i pewni. Wierzą w Jego Boże obietnice i ich się trzymają. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do Filipian, mówi, oznajmiam wam, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Ale w Hebrajczykach, gdy czytamy list do Hebrajczyków 13:5, ostrzega. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestańcie na tym, co posiadacie. Sam bym powiedział, że cię nie porzucam, cię nie opuszczę. Wiecie, jest taki dobry test na swoje życie. Abyśmy mogli spojrzeć w swoje serce.
Wiecie, bo pragnienie posiadania tego, czego się nie ma, zaczyna się od tego, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy. To jest dobry test. Jak jesteś niezadowolony z tego, co masz, to się dobrze zastanów. Więc z ufnością możemy powiedzieć, Pan nasz Jezus Chrystus jest moim pasterzem. Każdy może powiedzieć, który wierzy, ufa mu, Pan jest moim pasterzem. No i tak na koniec chciałbym Wam powiedzieć, abyśmy się zastanowili wszyscy, co jest ważne. Mieć bogactwo w sercu swoim, czy Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. Zapamiętaj dobrze, bo tam, gdzie jest Twoje serce, tam też jest Twój skarb. I kiedyś będziesz Ty tam. Amen.